2-3. Przyjmująca reprezentację Polski Martyna Łukasik. Dzisiaj intensywność była, można powiedzieć, ale to widać było, z jaką energią przystąpiłeś do tego meczu. Pierwszy mecz często jest trudny. On nie był dzisiaj zbyt trudny, ale trzeba było te Słowenki przejść i pokazałeś to, pokonałeś je 3-0. Tak, taki był plan, żeby pokonać je właśnie w 3 setach. I plan został zrealizowany. Musimy, wiadomo, turniej jest intensywny i chcemy oszczędzać jak najwięcej sił, ale przede wszystkim chcemy wygrać każdy mecz i po to tu jesteśmy. W trzecim secie troszkę się, nie wiem, czy rozprężyłyście, czy, no nie mówię, że byłyście już w szatni, bo to nie byłoby w porządku, chciałyście zagrać ten mecz do końca, ale chyba Słowenki zaczęły grać. One wiedziały, że za dużych szans nie mają już w tym meczu, ale mogą kilka punktów wam wyrwać, czy to właśnie blokiem, czy to gdzieś tam atakując, czy broniąc, prawda? Tak, zdecydowanie. Wiedziałyśmy od początku, że będą w defensywie dobrze pracowały, ale też wydaje mi się, że z biegiem czasu spotkania wzmocniły swoją zagrywkę. No i to też było w tej końcówce widać, że troszkę nas odrzuciło ciatki, albo tutaj też nas zablokowały parę razy. Także na pewno dobrze pracowały blokiem i ciężko było czasem ten blok sforsować. Powiedziałaś trudny turniej, ale też dlatego, że różne style siatkówki, różne poziomy siatkówki i style. Przeskakujecie ze Słowenii na Koreę, później gdzieś Kolumbia, Tajlandia, zupełnie inne style, prawda? Najbliższy przeciwnik Korea, którą znacie, azjatycki styl, ale to nie jest Japonia czy Chiny. Tak, nie są to Japonki czy Chinki, aczkolwiek wiemy, że nie możemy lekceważyć żadnego zespołu i musimy podejść do tego spotkania w pełni skoncentrowane, także już od dzisiaj skupiamy się na tym, co czeka nas jutro i musimy wykonać swoją robotę. Jakie emocje Ci towarzyszą tutaj w Łodzi? Mówię o tym, że to jest stawka bardzo wysoka, prawda? Gdzieś tam fajnie by było na rok prawie przed igrzyskami już te igrzyska mieć, bo to zupełnie się inaczej przygotowuje, prawda? Tak, zdecydowanie jesteśmy tutaj po to, żeby wywalczyć teraz te bilety. Chcemy to zrobić i wierzymy w to, że możemy to zrobić. A atmosfera na meczu dopisywała i też to jest dzięki kibicom, także dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie i liczę, że z meczu na mecz będzie ich coraz więcej. Ja dziękuję. Ile paliwa tak u Was jest na dobrą sprawę na tym etapie sezonu reprezentacyjnego, który jest długi, a który tak naprawdę teraz ma ten swój najważniejszy moment? Wydaje mi się, że bardzo dużo, bo wiemy, tak jak Pan powiedział, że to jest ten najważniejszy moment. I tak na dobrą sprawę nie myślimy o tym, co było za nami, o tym, co jest przed nami i o tym, co dzieje się tu i teraz. Także nie myślimy o zmęczeniu, a myślimy po prostu o tym, co musimy zrobić, co chcemy zrobić. Jeszcze wrócę na chwilę do tego ostatniego momentu trzeciego seta. Czy w jakiś sposób on dla Was jest martwiący, bo cały mecz wszystko jest ok, coś się na końcu dzieje, czy po prostu są takie momenty w meczu, że coś takiego może, czasem nawet musi się przytrafić? Wygrałyśmy ten mecz 3-0. Jasne, mogłyśmy wygrać go 2-3 akcje wcześniej. Ale nie powiedziałabym, że jest to coś martwiącego, także miałyśmy cały czas kontrolę. This result is the best way to start the competition. The 3-0, but like he underlined for the girls, like these opponents that are maybe on paper like weaker than us are the most important, and like not to lose focus, not to lose concentration on that kind of matches. We have to win the match. We have to win the matches as much as possible. And this opponent had all our respect, because we studied them before the European Championship and we saw their quality. They have a young group with many good talents. They can do in the future, I think, a very good job. We studied this before the European Championship. They played against us the first match, and probably they felt little emotions on that match, because after the match against us, they fight until the last point with everybody. And then today, I think that it was much from our side, good quality today, than at the first match of the European Championship, because they were in the fight against us and together with us, but we had a good quality, and probably that was the reason that we took the lead. So there are zero considerations about paper, non-paper. All the teams that are here can win with everybody, can happen everything, and so we are every match focusing 100% of the opponent of the day. And like I said, Marco, big experience, and for sure I will never relax playing against him. His team has a great talent, and for sure we take them under great consideration. Probably exactly for this reason that we had this good 2 sets. Stefano Correa, still some
special emotions in your heart, I mean, before the next match, or not? Or just you are just thinking about Paris, about Polish national team goal? Yeah, but it's possible to leave both these feelings at the same time, because, you know, of course we are focusing in trying to do our best, to reach our targets, to win our match, and it will be exactly the same also tomorrow, but at the same time, great feelings. Look, feelings that you are describing, I already felt right now. Turning my head over there, I was meeting with managers and directors of their federation, and I just have big and nice memories about the time spent in Korea. So for sure, there will be big emotions, good feelings, and at the same time, great focus. You introduced Korea, the Olympic Games, so we count on it that you are specialist of introducing teams for the national, for the Olympic Games, and in few days we will be happy to have a Polish team. Okay, okay. You cannot count in introducing only one time, you have to introduce more. Hala w Łodzi szczęśliwa dla Was, bardzo tutaj się dobrze gra, Joanna Wołosz, kapitan reprezentacji, wygrywacie 3-0 ze Słowenią, 25 do 18, do 15 i do 22. Różne wyniki, ale podobne sety można powiedzieć, a w tym trzecim chyba Słowenki gdzieś tam wreszcie zaczęły grać, zaczęły serwować, zaczęły, no ale to na niewiele się zdało, bo Wy jesteście o klasę lepszym zespołem, to udowodniłyście. No tak, na pewno zrobiłyśmy dobre wejście w ten turniej. Wydaje mi się, że mimo tej końcówki kontrolowałyśmy to spotkanie, zagrałyśmy solidnie. Przede wszystkim wydaje mi się, że zagrywka i blok nam funkcjonowały bardzo dobrze i ta zagrywka nam przede wszystkim pomogła ustawić ten szczelny blok. Także myślę, że spotkanie na plus, rozpoczęcie turnieju na plus. I już teraz trzeba zapomnieć o Słowenii i skupić się jutro na Korei. Te turnieje kwalifikacyjne do igrzysk grałaś, ten jest jakiś wyjątkowy, no grany u siebie, prawda? I tak naprawdę ze sporymi szansami, bo w tej czołówce tutaj Amerykanki, Włoszki, to nie jest to 100%, które one potrafią grać, prawda? No ale gdzieś tam na te mecze jeszcze czekamy, najpierw wy się musicie rozwinąć tutaj i wygrywać te wszystkie po kolei spotkania. Ja myślę, że tutaj na razie jest pierwszy dzień, nie wybiegajmy co będzie tam za 10 dni, o 9 dni, tydzień. 8 dni, przepraszam. Także musimy się rozwijać. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok i wydaje mi się, że po prostu musimy potraktować przede wszystkim te pierwsze mecze, żeby złapać już taką pewność, poczuć do końca halę. Przede wszystkim taką pewność siebie, żeby to nas niosło w kolejnych i może tych najważniejszych meczach. Szanse są, wydaje mi się, każdy ma szanse porówno na takiej zasadzie, że wszystko może się zdarzyć w tak długim turnieju. Jest tych meczów sporo do zagrania, komuś może się powinąć noga, także my musimy się skupić tutaj na sobie i po prostu grać jak najlepiej. Koreanki, no wiadomo, ty jeszcze pamiętasz czasy, kiedy reprezentacji Polski trudno się grało z tymi azjatyckimi zespołami, ale teraz już chyba właściwie no, wszystkie style rozpracowałyście i no, Korea też nie należy do światowej czołówki na razie, prawda? Na pewno są, jest to zespół w przebudowie, odeszła od nich największa gwiazda Kim, także na pewno wystąpimy no, w roli faworyta do tego spotkania. Ostatnie mecze z nimi wydaje mi się, że pokazały, że możemy tak się nazywać, no jutro po prostu będziemy chciały wyjść, zagrać dobrą siatkówkę i mam nadzieję, że wynik będzie dla nas pozytywny. Po którym meczu będzie można powiedzieć, w jakiej formie jest tutaj kadra w Łodzi? Jezu, ciężko powiedzieć, bo to jest naprawdę tak długi turniej, że może, nie wiem, możemy się wydawać teraz ospałe, możemy się, czy jeszcze takie ciężkie, ale wiadomo, że też pracowałyśmy na to, żeby właśnie za ten tydzień też mieć w nogach i żeby to paliwo dalej było, także na takie turnieje to nie można być od samego początku w 100%. Macie w planach oglądanie dzisiaj finału Mistrzostw Europy Siatkarzy? No myślę, że na pewno. Myślę, że każdy tutaj czeka, żeby zebrać sprzęt i jechać do domu, kibicować się naszym panom. No będziemy oglądać. Mam nadzieję, że trener będzie taki łaskawy i tak ustawi plan nasz działania, żebyśmy mogły spokojnie sobie obejrzeć ten mecz i kibicować przed telewizorami. To takie podwójne, krótkie, bardzo efektowne na lewe skrzydło przez środkową, to jest takie przygotowanie do tych meczów. One wchodziły dzisiaj, prawda? I z Martyną, i z Oliwią, i tak dalej. Nie, no
tak po prostu grać. No mam nadzieję, że dzisiaj akurat to wyszło, trzeba to też właśnie na takich meczach próbować i mam nadzieję, że tak będzie funkcjonowało to też w kolejnych meczach, także... No, tym się gubi blok, tak? No mam nadzieję, no dzisiaj akurat kilka razy się tam udało, także to jest najważniejsze.